To były fantastyczne igrzyska. Dla mnie Igrzyska Europejskie w Mińsku to niezapomniane wrażenie. To była świetnie zorganizowana impreza. W 2019 roku Małopolska i Kraków otrzymały prawo organizacji Igrzysk Europejskich za 4 lata. Wcześniej gospodarzami tej imprezy było Baku, a w tym roku Mińsk, gdzie Polskę reprezentowało ponad 150 sportowców, w tym także z Małopolski. Uczestniczyłem w Igrzyskach Europejskich w Mińsku, w Białorusi. Atmosfera była fantastyczna podczas Igrzysk Europejskich. Startowali sportowcy ze wszystkich europejskich krajów. Otwarcie Igrzysk było wspaniałe. Igrzyska Europejskie w Mińsku to niezapomniana impreza sportowa. Brałam udział w skoku w dal. Była to nietypowa forma rozgrywanych zawodów, ponieważ walczyliśmy całą drużyną. Zdobywaliśmy punkty dla Polski. Na Igrzyskach Europejskich miałam przyjemność startować w sztafecie mieszanej. Biegałam tam 600 metrów. Emocje, które towarzyszą całej oprawie igrzysk rywalizacji, jest to coś, co nie zdarza się na co dzień. Bardzo mocno odczuwalna była atmosfera na stadionie, ogólnie w całym mieście. Uważam, że pomysł zorganizowania Igrzysk Europejskich w Polsce to bardzo dobra inicjatywa. Atmosfera, kiedy startuje się w kraju, to dodaje takiej motywacji znacznej do walki. Każdego roku w naszym regionie odbywają się imprezy wpisane w kalendarz światowych wydarzeń sportowych w wielu dyscyplinach. W zimie kibicujemy skoczkom narciarskim, by w lecie ponownie zobaczyć ich na Wielkiej Krokwi w skokach na igielicie. Kolarski peleton Tour de Pologne przemierza Małopolskę od Krakowa po Tatry, a kibice siatkówki mają swoje święto podczas memoriału Wagnera. I oczywiście dużo się biega w Małopolsce. W ostatnim Krakowia Maratonie wystartowało ponad 5000 zawodników. Rekordowa frekwencja była też podczas 10. Festiwalu Biegowego. Przez 3 dni w Krynicy Zdroju biegało i maszerowało blisko 9 tysięcy osób. W 2023 roku nasz region czeka prawdziwa sportowa uczta – Igrzyska Europejskie w Małopolsce. Stać nas na to, żeby zorganizować te igrzyska naprawdę na poziomie europejskim i to pod każdym względem. Stawiamy sobie warunki bardzo wysokie, ponieważ chcemy doprowadzić do sytuacji takiej, że albo dyscyplina będzie kwalifikacją do Igrzysk Olimpijskich. Pamiętajmy, że te Igrzyska Olimpijskie są w roku 2024, czyli rok po naszych Igrzyskach. No jeżeli nie uda się w którejś dyscyplinie uzyskać statusu kwalifikacji olimpijskich, no to będziemy ubiegać się o status Mistrzostw Europy. To niewątpliwie podniesie rangę i poziom poszczególnych dyscyplin. Pomysłem na to wydarzenie i misją tego wydarzenia jest przede wszystkim koncentracja na tym, aby sportowcy mieli możliwość spotkać się. Dąży się do tego, żeby to była stosunkowo tania impreza, tanie wydarzenie sportowe. Dlatego też między innymi jest ta możliwość, że gospodarze, organizatorzy mogą dokonać wyboru dyscyplin, uzależniając to od tego, jaką dysponują bazą. Na przykład w Mińsku nie było kajakarstwa slalomowego. Po prostu nie mają toru. U nas w Krakowie jest tor, jeden z najciekawszych torów w Europie. Więc będą zawody w kajakarstwie slalomowym. Z drugiej strony my będziemy mieć ogromną szansę na to, żeby pokazać kulturę Małopolski, żeby pokazać atrakcje Małopolski. Więc tutaj, jeżeli chodzi o ten ładunek promocyjny, to w moim przekonaniu nie znajdziemy lepszego sposobu na przebicie się z nazwą Małopolska do świadomości przeciętnego Europejczyka, jak tylko poprzez taką imprezę. Pochodzimy z Krośnika nad Dunajcem. Tam zaczęliśmy trenować kajakarstwo slalomowe na rzece Dunajec. Większość zawodników z Polski zaczyna na Dunajcu, bo z Małopolski jest większość klubów w kajakarstwie slalomowym. Trenuję mojego młodszego brata Jakuba. Jest tutaj ogromne zaufanie. On ufa mi w 100%, ja tak samo jemu. Chciałbym mu przekazać moje doświadczenie. Właściwie to cała nasza rodzina jest związana z kajakarstwem slalomowym. Naszymi największymi osiągnięciami to są 2 złote medale Mistrzostw Świata, mianowicie juniorów do lat 23. A także medal Mistrzostw Europy Seniorów, Wicemistrzostwa Europy.
Małopolska to najlepsze miejsce w Polsce do uprawiania kajakarstwa slalomowego. Jest kilka klubów, w których możemy zacząć przygodę z kajakami. Tor na Kolny jest prestiżowy, świadczy o tym fakt, że odbywały się tu już niejednokrotnie Mistrzostwa Świata do lat 23, czy też juniorów, a także Puchar Świata Seniorów i Mistrzostwa Europy Seniorów. Mamy tutaj sekcję gimnastyki artystycznej, zarówno grupy wyczynowe, jak i grupy rekreacyjne. Trenują u nas dziewczynki od wieku 4 lat, nawet do 16-18. Sport w życiu młodych ludzi jest bardzo ważny. Uczy na pewno dużej dyscypliny, fair play. No i uczy takiej radości z rzeczy małych, jak i z tych dużych. Zaczęłam uprawiać gimnastykę, jak miałam 6 lat. Jest to już aż 8 lat, czyli praktycznie połowa mojego życia jest spędzona właśnie w gimnastyce. Startuję na różnych zawodach międzynarodowych i ogólnopolskich. I takie międzynarodowe właśnie bardzo kształtą człowieka, ponieważ można poznać nowych ludzi, nową kulturę. Rodzice zapisali mnie na gimnastykę, dlatego, bo wiedzieli, że będzie mi się tam podobać. No i myśleli, że będę mieć dobre miejsca i wyniki. Moim marzeniem jest wygrać olimpiadę. Ćwiczę gimnastykę od 8 lat. Ćwiczę ją, bo to jest moja pasja. I moja mama też ćwiczyła gimnastykę, jak była mała. Przez gimnastykę właśnie jesteśmy bardzo zgrane i potrafimy pracować w grupach. Ostatni nasz sukces to zdobycie drużynowego mistrza Polski juniorek. Bierzemy udział w wielu zawodach wysokiej rangi, ale impreza taka jak Igrzyska Europejskie będzie czymś naprawdę dużym, spektakularnym, również ze względu na to, że będzie ona w Małopolsce. Każde igrzyska to nie tylko emocje sportowe, ale także zasady wynikające z uczciwej rywalizacji i spotkania ludzi z różnych krajów i kultur. Igrzyska europejskie w Małopolsce będą więc doskonałą okazją, by pokazać, że takie wartości jak otwartość, honor, uczciwość, poszanowanie drugiego człowieka są bliskie wszystkim Małopolanom, niezależnie od wieku. Doskonale wie o tym najszybsza babcia świata, czyli Barbara Prymakowska, tarnowianka, która na swoim koncie ma już ponad 50 przebiegniętych maratonów na całym świecie. Pierwszy z nich pokonała w wieku 58 lat. Uprawiała też i uprawia narciarstwo zjazdowe i biegowe, a ostatnio zdobyła Mont Blanc. Sport to nie slogan, że to jest zdrowie, ale sport to jest szkoła charakteru. Wspaniała szkoła charakteru. Ja biegałam wiele ultramaratonów i wygrywałam w swoich kategoriach wiekowych. Igrzyska europejskie, bardzo się cieszę, że się odbędą w Małopolsce. Będzie to największe święto sportowe. Życzę wszystkim wysłuchania tego Mazurka Dąbrowskiego, bo to nie ma większego szczęścia dla sportowca, jak stanąć na podium i wysłuchać tego naszego pięknego hymnu. Bieganie jest moją pasją. Jestem byłym zawodnikiem, więc powiedzmy, że znam tę dziedzinę kultury fizycznej od młodości. Cały czas zarażam tą pasją mieszkańców Krakowa. Decyzja o przyznaniu Małopolsce Igrzysk Europejskich według mnie jest jedną z lepszych decyzji strategicznych, jeśli chodzi o rozwój Krakowa i naszego regionu. To będzie impreza Polaków. Jako naród 38-milionowy stać nas, żeby robić imprezy. My, jako dawna stolica Polski, mamy chyba ambicje rywalizować z Wiedniem, z Berlinem, z Paryżem, z Pragą, żeby takie imprezy robić. Jesteśmy już społeczeństwem bogatym. Ta impreza w Krakowie będzie fantastyczną rzeczą, żeby pokazać Europie i światu Kraków z innej, dynamicznej, sportowej strony. Małopolska jest naprawdę dobrym terenem w jazdy w górach. Ja się tutaj wychowałem. Wiadomo, że nie jeździłbym tak samo w górach, jakby nie te góry, które mamy tutaj. W Rio była ciężka trasa, mi to pasowało i naprawdę, że pochodzę z Małopolski, to daje mi naprawdę taki hart ducha, że wychowałem się tutaj i przywiozłem ten medal. Igrzyska Europejskie to jest naprawdę świetny pomysł, organizacja w Małopolsce. Jeżeli chodzi o kolarstwo, to jest traf dziesiątkę, że te igrzyska właśnie będą tutaj. Trasy powyżej 200-250 km zorganizowane w terenie górzystym. Góra-dół naprawdę będą wymagające. Teren jest przepiękny, warunki będą naprawdę dobre. A jak startujemy zawsze, pogoda też powinna być okej. Okay.